chciałam przedstawić i zachęcić do korzystania z aplikacji Historia Polska autorstwa Marcina Wiązka. Dostępna jest za darmo wraz z dodatkiem uzupełniającym w Google Play. Po pobraniu i zainstalowaniu mamy w swoim smartfonie lub tablecie 144 najbardziej znane dzieła szmalarskie, nawiązujące do najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Znajdziemy wśród nich m.in. dzieła takich mistrzów jak Matejko, Kossak, Styka, Grodgel, Malczewski. Przedstawionemu obrazowi najczęściej towarzyszy jego krótka analiza oraz opis tła historycznego, do którego nawiązuje. Jak znaleźć interesujący nas obraz? Istnieje kilka możliwości. Przeglądamy kolejne obrazy z galerii, które ułożone są chronologicznie według dat przedstawionych na nich wydarzeń. Pierwszym obrazem jest Chrzest Polski, następnie koronacja pierwszego króla, dalej Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski i tak kolejno ponad 140 obrazów. Każdy z nich możemy nieco powiększyć. Innym sposobem przeglądania obrazów jest wybranie z menu Skocz do. Wyświetlają nam się wszystkie wydarzenia historyczne, które udokumentowane są obrazami zawartymi w aplikacji. Zaznaczamy wybrane wydarzenia i wyświetla nam się powiązany z nim obraz. Jeszcze inną metodą odnalezienia interesującego nas obrazu jest wybranie z menu Szukanie. Wyświetla nam się okno, w którym wpisujemy interesującą nas frazę, na przykład Konstytucja. Dajemy Wyślij i wyświetlają się obrazy odnoszące się do tego wydarzenia. Mamy dwa obrazy. Pierwszy Jana Matejki, drugi Jana Styki, dotyczące Konstytucji 3 maja. Możemy również zmienić oglądaną galerię. Aby to zrobić, z menu wybieramy opcję Galeria i widzimy, że domyślnie ustawiona jest galeria wybrane wydarzenie, prezentująca dzieła nawiązujące do wskazanych wydarzeń. Możemy ją zmienić i wybrać galerię obrazów Wojsko lub Alegorie i symbole. Pierwsza prezentuje kilkanaście obrazów związanych z orężem polskim. Kolejna obrazy o symbolicznej wymowie. Niezależnie od wybranej galerii, jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o oglądanym dziele, musimy wybrać menu Informacje, Obraz i wyświetli nam się informacje o tytule obrazu, autorze, roku powstania. Przy niektórych obrazach jest szczegółowa informacja o wydarzeniach historycznych, do jakich nawiązuje obraz oraz jego analiza. Przy innych informacje są szczątkowe i chcąc wiedzieć więcej, musimy sięgnąć do innych źródeł. Podsumowując, aplikacja Historia Polska zawiera najważniejsze prace z zakresu malarstwa historycznego. To ciekawa propozycja, którą można wykorzystać na lekcjach historii, języka polskiego i różnych zajęciach artystycznych. Ponadto powinien ją mieć każdy pasjonat historii. Dzięki niej, zamiast wielkich i ciężkich albumów, możemy zupełnie za darmo nosić w kieszeni dzieła najwybitniejszych polskich artystów. Gorąco polecam Ola.